na czele z panem prezesem Krzysztofem Gablotowskim. Witam serdecznie przedstawicieli KGHM-u, w szczególności wielorakiej roli panią Ewę Stankiewicz, która jest szefową Rady Nadzorczej naszej firmy, oprócz tego jest dyrektorem naczelnym do spraw pracowniczych w KGHM, jest prezesem Fundacji Polska Miedź. Jeżeli coś zapomniałeś, to proszę wybaczyć. Witam serdecznie przybyłych na nasze spotkanie dziennikarzy. Witam serdecznie przedstawicieli organizacji związkowych działających w polskiej miedzi. Witam serdecznie przedstawicieli firm i instytucji, którzy z nami współpracują. Proszę Państwa, jest to dość ważne wydarzenie i to dość ważna data, która przejdzie do historii naszej spółki, ponieważ jest uwieńczeniem umowy na dostawę dwóch lokomotyw z firmą Mobavia Transformation. Trwało to długo, ale wszystko, co rodzi się w bólach, jest piękne, tak mówią filmolodzy. W związku z tym trwało to półtora roku, natomiast dzisiaj będzie to właśnie uroczyste przekazanie tych dwóch nowych lokomotyw trasy. On jest też podwójnie ważną datą, ponieważ rozpoczynamy jakby nowy etap rozwoju naszej firmy pod tytułem modernizacja sprzętu kolejowego, w szczególności lokomotyw. To tyle, jeśli chodzi o krótki wstęp i przywitanie wszystkich Państwa. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie nasze zaproszenie. Oczywiście zapomniałem o swoich, więc witam wszystkich naszych pracowników, którzy są związani jakby i z oddziałem transportu kolejowego, z oddziałem zakupu. Też Państwa w imieniu firmy Bombardier Transportation. To jest dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ stanowi, tak jak pan prezes Wołkowiński powiedział, ukoronowanie dosyć długiego procesu dyskusji nad kontraktem dotyczącym dwóch lokomotyw. To są lokomotywy typu Trax 140 na prąd stały, czyli na system, który obowiązuje w Polsce. Dołączacie w ten sposób Państwo, dołącza Polmiedź Trans do dużej rodziny firm, która użytkuje te lokomotywy. To jest bardzo liczna platforma. Najlepsze firmy kolejowe w Europie używają tego rodzaju lokomotyw. Bardzo liczymy, że ta lokomotywa, wierzymy w to głęboko, sprawdzi się również w użytkowaniu w Polmiedź Trans. Teraz pozwolę sobie parę słów powiedzieć na temat firmy. Oczywiście zacząłem w tamtą stronę. Przede wszystkim dziękujemy za zaufanie. To jest najważniejsze dla nas, że PMT, Polmiedź Trans, Grupy Kapitałowej KGHM dołączyło do grona naszych klientów. Jesteście Państwo w gronie klientów takich jak Deutsche Bahn, jesteście w gronie takich klientów jak SNCF czy Koleje Włoskie. Także jesteście Państwo dla nas równie ważni jak ci klienci, bo my nie przeliczamy tego wyłącznie na sprzedaż czy ilość lokomotyw, które sprzedamy, ale nakierowani jesteśmy na długofalową współpracę. Także zaczynamy od dwóch lokomotyw. Mamy nadzieję, że Państwo uwierzycie, że warto te lokomotywy kupować i użytkować. Może parę słów o firmie Bombardier, bo ona nie jest chyba szeroko znana. Firma brzmi, nazwa brzmi troszeczkę wojskowo, dlatego tak brzmi, ponieważ jest to nazwisko. Firma jest o korzeniach kanadyjskich i zajmuje się sprzętem transportowym w szeroko rozumianym znaczeniu, czyli są to lokomotywy i samoloty. Także coś, co gdzieś tam jest bardzo wysoko nad ziemią i sprawia wrażenie lekkiego, i coś, co jest dość ciężkie, ale jednak dość efektywne. Jeżeli chodzi o siedzibę firmy, ona się znajduje w Montrealu, także firma jest notowana na giełdzie. Transport szynowy i lotnictwo jest mniej więcej podzielone po połowie. Firma w ramach, sprzedaż w ramach 17 miliardów euro, tak jak Państwo widzicie, pół na pół transport szynowy i lotnictwo. To tak różnie bywa, natomiast w tej chwili transport szynowy, jeżeli chodzi o rezultat, jest troszkę wiodącym w stosunku do lotnictwa, także jako, że ja jestem z dywizji lokomotyw, to z dumą właśnie to mogę oświadczyć.
Natomiast oprócz, jeżeli chodzi o transport szynowy, to są nie tylko lokomotywy, które Państwo będziecie za chwilę mieli szansę zobaczyć, ale też pojazdy pasażerskie, które w wielu miejscach Europy, świata, a także i Polski można zobaczyć. Lokomotyw elektryczny. Choć tak jak tutaj Pan Prezes mówił, często jest tak, że po prostu nie wszędzie trakcja elektryczna do naszych klientów dochodzi. W związku z tym rzeczywiście jesteśmy docelowo zainteresowani tą rzeczą, która tutaj była wymieniona, czyli te lokomotywy Last Mile, gdzie jest oprócz silników elektrycznych, jest silnik dieslowski, który pozwoli na pokonanie tego ostatniego odcinka. W tej chwili eksploatujemy dwie lokomotywy elektryczne. Dzisiaj otrzymamy dwie kolejne, to będą cztery. I do końca roku jeszcze trzy. Jeszcze cztery nawet, tak? Także po prostu. Natomiast w drugiej połowie tego roku rozpiszemy konkurs na zakup kolejny. Wstępne plany są na do 2015 roku na 6 sztuk. Także takie są plany firmy. Proszę nam powiedzieć, ile kosztuje ta jedna lokomotywa? Ja sądzę na tej zasadzie, że to jest jakaś tajemnica handlowa, ale dużo. Mniej więcej. Jakieś widełki? Widełki. To może Pan Prezes powie ogólnie, skoro tyle wypróbowali, w jakich przedziałach to się sobie... To oczywiście zależy od tego, jak na systemie jest lokomotywa. Natomiast jest to, powiedzmy sobie, cena plus 3 miliony euro w górę troszeczkę. Także to są tego rodzaju wielkości. Natomiast bardzo wiele zależy tutaj od specyfikacji, którą życzy sobie klient, ponieważ te wyroby są rzeczywiście produkowane pod każdego klienta. Także proszę tutaj to brać wyłącznie jako orientację i poziom orientacji. Proszę Państwa, tutaj naprzeciwko węży stoi autobus, pojazd transport, taki biały z ciemnymi szybami. Zapraszam tam Państwa bardzo serdecznie. Mam też taką prośbę, gdyby ktoś tam chciał dokładnie te lokomotywy oglądać. Tutaj w tych reklamówkach są kamizelki, to są jednak tory i ze względu bezpieczeństwa, zwłaszcza dla operatorów, tą kamizelkę trzeba założyć. Także zapraszam bardzo serdecznie do autobusu i pojedziemy na Łącznicę. Dziękuję. Wykazuję. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, drzwi otwarte. Dzień dobry. Zamknąłeś oczka. Proszę. Ludzie są zabrali. A jest tutaj podgląd na ten? Na tył na przykład? Tu jest. A czy ja mogę tu odgląd? Chodź, siądź. Mówić jak fajnie w fotel się zapada. Tylko nie wiem, czy tutaj jest trochę ciasno. Strąbki, tutaj też musisz być, nie? Czekaj, też jest zdjęcie. To? Ten?